Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy, bardzo miło, że wpadłeś, dzięki wielkie, od razu na początek zachęcam do zostawienia łapy w górę pod filmem, pomaga to wszystko rozwijać i pchać do przodu, piąteczka przybijana, oczywiście propozycje kuponów na dzisiaj, oczywiście od osób, które już typowały i mają całkiem fajne profity ugrane, ale zanim do tego przejdziemy, no to oczywiście podklejona, jak do każdego filmu, promocja powitalna, dzisiaj masz okazję zamienić 2 złote na złotych 200 w superbecie, jeżeli zagrasz sobie zwycięstwo Legii właśnie za 2 złote, a Legia dzisiaj wygra. O tej promocji powiem zaraz nieco więcej. Oczywiście, jeżeli nie chcecie słuchać bloku promocyjnego, jakieś 2 minuty potrzebuję, to sobie skipuj do kuponów. Jakby to nie ma najmniejszego problemu. Ja od razu zacznę od tej promocji, to szybciej przejdziemy do kuponów. Jest to promocja dostępna dla każdego nowego gracza w Superbecie na dzisiaj. Dla naszych odbiorców. Dla odbiorców Obstawiamy. Żeby sobie z tej promocji skorzystać, oczywiście trzeba założyć konto. Z racji tego, że jest to promocja dla nowych graczy. Zakładasz konto w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta akceptujesz zgody marketingowe, czyli takiego dzyndla zaznaczasz. Spokojnie klikasz weryfikację konta gracza, czyli generalnie takie standardy. I trzeba wpłacić minimum 50 zł. Jak zrobiłeś te 3 małe rzeczy, to bierzesz udział w promocji. I dalej, jedyne co musisz zrobić, to z tych 50 zł z konta depozytowego, nie za freebet, zagrać zwycięstwo Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin. I tyle. I czekasz. Jeżeli Legia dzisiaj wygra, to ty w przeciągu 72 godzin dostajesz 200 zł na grę w bonusie w Superbecie. W skrócie, pierwszy krok, założenie konta w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza, depozyt na minimum 50 zł. Jesteś zapisany do promocji. Z konta depozytowego z tych 50 zł za 2 zł dajesz sobie zwycięstwo Legii. 2 zł ryzyka masz, nie? I jeżeli ta Legia wygra, to tak jak mówiłem, w przeciągu 72 godzin dostajesz 200 zł w bonusie na grę w Superbecie na swoje konto gracza. Osoby, które chciałyby sobie skorzystać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, założenie konta minuta, czy tam 2 minuty, 3 minuty i można odbierać promkę. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Ty, no ponad 100 tysięcy ludzi na fejsie. Serdecznie zapraszam, przemiał kuponów bardzo dobry i duży. Wracają też rozgrywki klubowe, więc będzie teraz tego coraz więcej. Grupa budzi się do życia, można powiedzieć, na nowo jak co sezon. Więc link macie w opisie pod filmem. W opisie pod filmem znajdziecie też link do naszego drugiego kanału Strefa Typerów. Przypominam, od 1 sierpnia zaczyna się rywalizacja typerska ze mną. 3 osoby od nas z Discorda, do Discorda też link w opisie pod filmem, będą ze mną rywalizowały. Daily typowanie. Codziennie będzie film z naszymi typami. Mam nadzieję, że uda się wyłonić jakiegoś dobrego typera. Mam nadzieję, że ja też kilka kuponów trafię. Serdecznie zapraszam, Strefa Typerów. Link do kanału oczywiście w opisie pod filmem i lecimy z konkursem. Jak zawsze kasa do zgarnięcia. Klasyczne, symboliczne 2 dychy na grę w Superbecie. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał Obstawiamy, łapę w górę zostawić tutaj pod tym filmem. Prośba o tą łapę w górę i w komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Legią a Zagłębiem. Dopisujecie swój nick gracza z Superbeta, typujecie do 20:15. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie. Komentarze do waszej dyspozycji, a ja przechodzę do kuponów. I tak jak mówiłem, grają osoby, które już grały i na przykład taki Tomasz. 16 kuponów podał, 6 trafionych, 13244 profitu, bo to jest mocny gracz akurat. Te kupony mocno, te kupony, które grał, mocno siadły. To nawet przy 6 trafionych na 16, no ten profit jest wybitny, nie? Dzisiaj 3000 bez złotówki, 2999 na 19793 zł. Ten najmocniejszy typ zostawię sobie na koniec. Molde ma spotkanie wygrać z Oslo. To jest 15 kolejka, jeżeli chodzi o Norwegię. Oslo, Molde oczywiście jest faworytem. Oni są tutaj w topowej trójce. Strata do Bodo nie jest jakaś ogromna. Oslo też nie gra jakoś tragicznie, bo jest na miejscu 8, ale to jest aż 10 punktów różnicy między tymi drużynami po tylko 15 rozegranych kolejkach, więc to, no wiecie, jest Bodo, Bran, Molde. To jest taka topowa trójka. Gdzieś tam Viking aktualnie też ostatnio dobrze gra. No w każdym razie typ pod faworyta. Czyste zwycięstwo na swoim terenie. Podobnie jest z Djurgården, który gra na wyjeździe z Kalmar. Djurgården to jest ekipa, tutaj Szwecja oczywiście, na drugim miejscu. 4 punkty straty do Malmö i tutaj zdaniem Tomasza po prostu Djurgården ma wygrać i ma być minimum 1 gol w pierwszej połowie. Grają z ekipą Kalmar, która jest trzecia od końca, jeżeli chodzi o tabelę ligową Szwecji po tych 14 kolejkach, więc tutaj też pod faworyta. No i wydaje się, że też typ pod faworyta, bo Legia raczej faworytem jest w tym meczu na inaugurację Ekstraklasy, ale tu jest grany handicap. Legia
Powiedzmy sobie szczerze, transfery na papierze super. Zobaczymy, jak to się przełoży na spotkania ligowe. Mnie szczególnie chwycili za serducho tym Nsame. On bardzo długo grał w Szwajcarii, to jest to, tam był naprawdę dobry zawodnik, dobry napadzior, jeżeli nie miał kontuzji, nie? Więc tutaj Legia musi wygrać 2 golami i siada blisko 20 tysięcy złotych z trójki Tomaszowi. I właśnie takimi kuponami Tomasz sobie zrobił 13 koła profitu. Trzymam kciuki, pędzę dalej. Propozycja od Miłosza. Miłosz to jest bardzo dobry gracz, słuchajcie. 6 podanych kuponów, 5 trafionych. On tutaj aż tak nie szaleje ze stawkami. To jest 4070 zł czystego profitu, ale skuteczność jest naprawdę fajna. No i dzisiaj faktycznie trochę stawkę podkręca, bo mamy tak naprawdę 1900 zł. Rozbita stawka, żeby ominąć dodatkowy podatek, bardzo dobrze. Tutaj skromniej. Jest zwycięstwo Legii i wydaje mi się, że zwycięstwo Legii jest dzisiaj na wielu kuponach, nie? Moim zdaniem też to biorą. Zdaniem Miłosza zwycięstwo Legii i Botim tu skoczyli zakład na to, że obie drużyny strzelą gola. Oczywiście moja kochana, ulubiona Islandia, Akureyri z Wikingurem Reykjavik. Jeżeli chodzi o Islandię, to jest 15 kolejka, tutaj pojedynek Wikingur na wyjeździe grający jest na miejscu pierwszym, 33 punkty, 34 strzelone gole w 14 meczach. Akureyri jest na miejscu 8. Oni nie strzelają źle, oni mają naprawdę dobrą ofensywę, 22 strzelone gole w 14 spotkaniach, ale 29 straconych goli. Ta defensywa nie dojeżdża. Chociaż powiem wam szczerze, ostatnie mecze na 5 ostatnich spotkań, 5 wstecz, porażka, ale poza tym zwycięstwo, zwycięstwo, remis, zwycięstwo. Mi podoba się ten BTTS tutaj, wszystko co z golami na Islandii mi się podoba generalnie. Więc Miłosz, mam nadzieję, że to będzie 6 na 7 trafionych kuponów. Propozycja numer 3 jest od Łukasza, 8 podanych, 2 trafione tylko, 2850 profitu, bo jeszcze przyfarcone było tymi trafionymi kuponami, udało się ten profit trzymać, ale no skuteczność jest tutaj mizerna, można powiedzieć, trzeba tak powiedzieć. Mamy zwycięstwo Pogoni. Pogoni, która gra na inaugurację dzisiaj z Koroną Kielce, czyli trochę wróżenie z fusów, bo do końca nie wiadomo, w jakiej dyspozycji są te ekipy. Ja zawsze sobie powtarzam, że lepiej odczekać te 2-3 kolejki i wtedy będziemy już coś tam wiedzieli, bo te mecze towarzyskie, które były rozgrywane, to okan dupy obić. Pogoń ma wygrać, Legia ma nabić rzuty rożne, czyli jest pierwszy kupon z kornerami na dzisiaj. Rzuty rożne drużynowe Legii i BTTS, czyli zakład na to, że obie drużyny strzelą gola w Norwegii, Sarpsborg z Branem. No tutaj faworytem w mojej opinii jest ekipa Bran, w opinii bukmacherów też. No to jest wicelider, zaraz za Bodo, walczą tutaj z tym Bodo niemiłosiernie, czyli drugie miejsce Bran, 12 miejsce Sarpsborg, ale 2 ostatnie mecze zwycięskie, więc może faktycznie tutaj jakieś nadzieje w serducha kibiców gospodarzy dzisiejszego spotkania są wlane. No mamy propozycję na to, że obie drużyny po prostu gola strzelą w tym meczu od Łukasza. Dalej, Paweł, 10 razy typował, 5 razy trafiał, 2404 profitu, za 622 jest ładowany trebelek. Mamy zwycięstwo Walarengi. Jeżeli chodzi o Walarengę, no to jest to ekipa grająca dzisiaj na wyjeździe ze startem, to też jest Norwegia, Obozliga. Walarenga to jest druga liga generalnie, nie? Walarenga w zeszłym sezonie grała w najwyższej klasie rozgrywkowej, oni spadli, teraz wszystko na razie na dobrej drodze, żeby znowu awansować, bo Walarenga po 14 kolejkach 27 punktów są liderem. Ta gra, jak sobie spojrzycie na tabelę, wygląda dobrze, 14 meczów, 18 straconych goli, strzelonych, proszę ciebie, 36. Ofensywa top. Grają ze startem, który jest na 14 lokacie aktualnie, na 16 ekip. No to od razu widać dysproporcje. Widać dysproporcje w zdobytych punktach, mimo że to początkowa faza sezonu. Widać dysproporcje w golach strzelonych, straconych. No po prostu grane jest pod faworyta. Do tego Urawa ma strzelić, proszę ciebie, aż mi się myszka rozładowała. Urawa ma strzelić, proszę ciebie, minimum 2 gole. To spotkanie już jest, słuchajcie, jakby kogoś zainteresowało, już o 12. Urawa grająca w Japonii, na 9 miejscu aktualnie, grają Sapporo, które zamyka stawkę. Na razie Sapporo najgorsza jakby drużyna ligi i najgorsza defensywa ligi. Pewnie dlatego jest łapany overek 1,5 gola samej Urawy, no bo Sapporo w 23 meczach 44 gole stracone. Chyba wejdzie. Dobra, więc mamy tutaj overek drużynowy 1,5 i mamy jeszcze overa 2,5 goli Islandii. Oczywiście też tutaj jakby będzie się przewijała często. Kopa Wołgór z Westri. Tutaj jeżeli chodzi o te dwie drużyny, fajnie mega overowe, jeżeli chodzi o dotychczasowe rozgrywki. Odpowiednio 3,57 gola na mecz Kopa Wołgór, 3,71 Westri. Po prostu wow. Dla miłośników goli, bramek, Islandia to jest top. 2025 może z tego wrócić. 2 kupony przed nami jeszcze. Przedostatni. Od Adriana. 8 razy typował, 4 razy trafiał, 3000 zł czystego profitu, 1100 jest ładowany, szkoda, że nie rozbity kupon, nie, że nie ominięty dodatkowy podatek, 1100 ładowane na 3305, overek 8,5 rogali w Katowicach, za bardzo się nie wypowiemy, GKS Katowice z Radomiakiem, więc tutaj no trzeba zobaczyć,
powtórzę, 2-3 kolejki, jak te ekipy będą dowoziły kornery. Adrian liczy, że dowiozą wspólnie 9 kornerów. Mamy Legię z golem i over 8,5 rzutów rożnych meczowo. Mamy Koronę z golem i z Rogalem. Czyli dużo pod Rogale. To coraz bardziej mi się podoba ten kupon. Powtarzam, szkoda, że nie rozbity, bo ewentualnie więcej kasy by tutaj było. No ja trzymam kciuki za overy Rogali, jak zawsze. Wy doskonale wiecie, że ja, miłośnik rzutów rożnych, mój ulubiony rynek, trzeba to liczyć, sprawdzać. I żeby się overowało, więc tutaj Adrian na 3305 kupon. No i ostatni jest od Dariusza, który jeszcze u nas nie typował. Rzucam wam na cały ekran, bo to jest taśmidło. 1350 zł, bratku, ładowane na 30389, piękna mieszanka. Zacznijmy sobie, tak jak mam wynotowane, San Lorenzo, to jest, proszę ciebie, San Lorenzo, wiesz co to jest za liga? To jest, gdzie mam to Solara? Argentyna, San Lorenzo z Huracanem. Mamy over 1,5 gola i over 6,5 rzutów rożnych. To jest początkowa faza sezonu, dopiero 6. kolejka. Jeżeli chodzi o gole, no to San Lorenzo w tych 5 rozegranych meczach ma bilans 2-5, Huracan 8-2. Kurs na samego overa 1,5 gola jest tutaj fajny. I rzuty rożne. Ostatnie mecze gospodarzy 9, 10, 13, 6, 6 i 10. Fajnie, bo tutaj mamy linię 6,5 zaproponowaną, doklejoną. Dalej Argentyna. Racing Club z Godoy Cruz. Podobny scenariusz. Over 1,5 gola i linia wyżej 7,5 rogali over. Ostatnie mecze gospodarzy 10, 18 i 4 rogale. Gości 7, 7, 9. Czy byś miał tutaj jakiś punkt odniesienia, czy oni te rogale w ogóle tutaj biją. Dalej mamy BTTS-a w Superpucharze Belgii. Klub Bruges z Royalem Union. No możemy sobie zerknąć na ostatnie mecze tych ekip. Dwa ostatnie mecze rozgrywane w 2024 roku z BTTS-em. Wcześniej nie było BTTS-a. 5 ostatnich meczów, 4 razy BTTS kryty, nie? Belgia też dosyć overowa liga, która obfituje w gole. No tutaj wiadomo, że spotkanie Super Pucharu to jest. Więc BTTS proponuje nam Dariusz. Overek 2,5 goli, no tutaj lecimy niszowo, nie? Jest Parnu z Narwą. To jest Estonia i tutaj jeżeli chodzi o overki, no to zdecydowanie więcej kręci tych overków drużyna Narwy. Jeżeli chodzi o Parnu, średnio 2,73 gola na mecz w 19 kolejkach rozegranych do tej pory, 3,52 jeżeli chodzi o gości. Dalej mamy gola Haki. Haka gra na wyjeździe z HJK. HJK ostatnio bardzo słabo zagrało w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Przegrali tutaj dwumecz z ekipą chyba z Łotwy, o ile dobrze pamiętam. Tak, z Łotwy. A jeżeli chodzi o zmagania ligowe, no to mamy, proszę ciebie, 16 meczów rozegranych. Ta Haka dobrze gra. Wiadomo, że HJK będzie w czubie, bo to jest ekipa zawsze walcząca o najwyższe cele w Finlandii. Ale Haka, powiem ci szczerze, ostatnio tak, 5 ostatnich meczów, to mamy 4 mecze z golami od nich. No, może na zmęczone HJK po europejskich pucharach, kto wie. Więc tutaj mamy gola underdoga, jest jeszcze oczywiście BTTS i over 2,5 goli w meczu Westmana z Dalvikiem. To jest też Islandia, liga niżej, dywizja pierwsza. Do tej pory w meczach Westmana 3,25 gola na mecz, 2,83 jeżeli chodzi o gości. No wymyślił sobie mocarny kupon Dariusz, nie? Trzymam za to kciuki, bo takie taśmy zdarzało się, że tutaj siadały. Oczywiście rzadko, bo to dużo musi się wydarzyć, żeby coś takiego siadło, ale chwali się to perfekcyjnie. Trzymam za to kciuki i przypominam ci, że cały czas w ramach powrotu Ekstraklasy, rozpoczęcia Ekstraklasy, no będą promocje powitalne. Dzisiaj 2 złote możesz zamienić na złotych 200 w Superbecie, jeżeli zagrasz sobie za 2 złote zwycięstwo Legii, a Legia wygra. Pierwszy krok, żeby promocję odebrać, założenie konta w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza i trzeba wpłacić minimum 50 zł. To cię zapisuje do promocji i za 2 złote ładujesz zwycięstwo Legii. Tylko tyle. 2 złote ryzyka z konta depozytowego, nie za freebet i czekasz. Jeżeli Legia wygra, dostaniesz w przeciągu 72 godzin 200 zł na grę w bonusie. Jeżeli ktoś by chciał korzystać, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, tam jest link rejestracyjny, procedura odebrania promocji to jest 7 minut i można działać. Dobrego dnia, uśmiechu na twarzy. Dam znać na Instagramie, czy robimy dzisiaj live'a. Dużo jest fajnych meczów, nawet ta Islandia mi się podoba. Pewnie zrobimy, ale na Instagramie obstawiamy, dam znać o której. Trzymajcie się, pozdro, siema, elo. Nara.